Witam Was ponownie i tutaj na Alternatywnym Spojrzeniu i na Waszych kanałach. I witam Ciebie, Agnieszko. Witam. Cześć. Witam Ciebie, Mariuszu. I naprawdę miło mi, że będziemy mogli tym razem porozmawiać na gruby temat, nazwę to tak kolokwialnie, czyli archiwa Akaszy albo te Akashic Records, czy jakkolwiek ludzie to tam nazywają, tak? Rejestry Akaszy, też spotkałem się z takimi nazwami, ale ogólnie chodzi o pewne rzeczy, z których my możemy wyciągnąć pewne korzyści i możemy dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. Ja tutaj chcę jeszcze dodać pewną rzecz odnośnie naszych dyskusji, dlatego że prywatnie też rozmawiamy i tak postanowiliśmy, że nasze rozmowy będziemy nagrywali po to, żebyście wy, widzowie, też skorzystali z tego. Być może każdy z Was znajdzie dla siebie coś dobrego, coś, co może mu pomoże w drodze życiowej. Dobrze, zacznijmy może od pierwszego podstawowego pytania. Czym są archiwa Akaszy? Mariuszu, Ciebie poproszę o wypowiedź pierwszego. Dzięki serdeczne. A więc tak, no, Akasza jako słowo, no, to z sanskrytu pochodzące, zostało wprowadzone przez Helenę Blavatską w trakcie jej tam życia i praktyki. To się nazywało to towarzystwo teozoficzne. No więc te kroniki Akaszy, te archiwa, te rejestry, no to jest po prostu jakby dostęp czytywania z tej Akaszy, z tego pola informacji teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, które tam czasem jest określane jako tablice świata astralnego, czasem jakiegoś z tej sfery mentalnej. To jest po prostu ten wymiar, gdzie te wszystkie zdarzenia, czyny, wydarzenia i inne rzeczy, taka przeszłość z przeszłości i przyszłości, są zapisane i ktoś, kto chce w jakimś celu albo informacyjnym, albo terapeutycznym z nimi uzyskać kontakt, no to chodzi, nazywa to kroniki Akaszy albo rekordy, no i stara się z tym pracować, tak? Więc jakoś to po prostu zostało nazwane, żeby to można było określić tą metodologię pracy z tym. Fajnie. Agnieszko, chciałabyś też wypowiedzieć się na ten temat, czy... Może. Ja powiem tak. Nie, myślę, że to mam dużo do wypowiedzenia się, ale tak w tym momencie to może jeszcze dalej posłucham, bo tak mi się, wiesz, przyszło skojarzenie i tak sobie sprawdziłam, czy jak wchodzę w zwykłe jasnowidzenie, to czy tam też wchodzę. No ale to owszem tak. No ale dobra, idziemy dalej. Kroniki Akaszy, rok 1800. To była, wtedy była Blavatska. Tak. O tym będziemy mówili jeszcze. Tak. O tym będziemy mówili jeszcze. No tak, czyli te archiwa Akaszy można ogólnie określić mianem takiej potężnej bazy danych, która po prostu zbiera wszystkie te informacje, wszystkie. I teraz ja mam kolejne pytanie dla Ciebie, Mariuszu. Czy są to informacje dotyczące tylko naszych indywidualnych żyć, czy może czegoś więcej? No tak mi przyszło teraz na myśl, wiesz? Wiesz co, znaczy z tym, jak ja praktykowałem też, ale to na warsztacie tylko i wyłącznie, ale jednak tak patrząc z perspektywy ludzi, którzy się tym zajmują, w jakich kierunkach podążają, to dla mnie to jest zapis tego wszystkiego inkarnacyjnego też życia, między innymi tej informacji, wydarzeń. No jak się mówi, nasza dusza podróżuje przez czas i przestrzeń, wielowymiarów, Ziemię i inne planety, więc tu można, jeżeli się zada oczywiście odpowiednie pytanie, żeby wejść do tego odpowiedniego rekordu czy tamtej kroniki, żeby uzyskać odpowiedź. No to są obrazy, to są czucia, to są jakieś jasnowiedzenie. Każdy ma swój potencjał mocniejszy i te kroniki szczytuje albo uczy się też tego i rozwija tą zdolność na tym poziomie w różnych kierunkach, w zależności jakich chce uzyskać informacje, tak, w sobie. Dobrze, to przejdźmy może do kolejnego pytania. W jaki sposób można do nich uzyskać dostęp? To jest pytanie i tutaj w pełni oddaję Ci głos, dlatego że wiem, że przeszedłeś przez kurs i na pewno masz doświadczenia. Ja przypuszczam, że każdy z nas, czy w to wierzy, czy nie, ma doświadczenia w tym, tylko nierzadko staje się tak, że my po prostu nie uświadamiamy sobie tego, że my mamy pewne informacje, które pochodzą z archiwów Akaszy, z naszych indywidualnych, tak?
No i po prostu wydaje nam się, że to jest jakieś olśnienie, załóżmy, tak to można nazwać, nie? Proszę cię bardzo, w jaki sposób można do nich uzyskać dostęp? Dokładnie. No, ja będąc na warsztatach u Gabrielle Orr, która pracowała wtedy już chyba 20 parę lat z tą kroniką w ten swój sposób rozpoznany, też powiedziała swoją historię, no to ja praktykowałem to, żeby złapać też perspektywę połączenia informacji, jak się z tym łączyć, jak z tym praktykować, nawet terapeutycznie, ale przede wszystkim właśnie chciałem rozpoznać tę metodykę i ona mi pomogła rozpoznać to w taki sposób, że możemy się z tym łączyć, ale nie musimy tego nazywać, może to być w taki sposób, ale może to też być tak jakby trochę niepełne, nie do końca właściwe. Mówię to właśnie ze względu na to, jak się z tym łączyć. Tutaj w tej technice u Gabrielle Orr to jest po prostu modlitwa do przewodników, którzy pomagają otworzyć kroniki Akaszy. Nazywa się to dosłownie, precyzyjnie i w taki sposób ta metodyka idzie. Ale musisz być w jakimś stanie świadomości, musisz być wyciszony, czy w jaki sposób to działa? Dokładnie. No, u nas na sali było 150 osób, bo Gabrielle Orr robi te warsztaty cyklicznie, co jakiś czas, kilka lat w Polsce jest i zbierają się tu ludzie. Więc tak, albo siedzieliśmy sami, pierwszy praktykowaliśmy, później dobieraliśmy się w pary, ale tak, trzeba wejść w ten stan, powiedzmy, głębszego wyciszenia na tyle, na ile się da, na takiej nawet sali, bo warunki nie są idealne, sprzyjające, powiedzmy, ale jest przygotowana dobrze przestrzeń do tego typu i to jest zamknięcie oczu. Modlitwa jest krótka, żeby to powiedzieć, ale tak mówię, najważniejsze jest w każdej praktyce duchowej, żeby precyzyjnie wyrażać słowa modlitwy. Bo to też jest to, ja to zauważyłem, więc naprawdę tutaj do widzów poczujcie słowa modlitwy, czy one są właściwe, żeby połączyło z właściwą kroniką Akaszy, bo możecie mieć nakładkę i ona będzie niepełną kroniką Akaszy, bo to też trzeba nazwać. Ja mam pytanie, przepraszam. Proszę bardzo, Agnieszka. Oddech jakiś regulujesz, jak to wchodzisz, że zauważasz u siebie jakby inny rodzaj oddychania, coś takiego? To jest tak jak powiedzmy przy lekkim stanie, można to tak nazwać medytacji, tylko tam nie było żadnych technik oddechowych używanych czy coś. Po prostu to było spokojna relaksacja, wyciszenie. Atmosfera była naprawdę taka sprzyjająca i ludzie się łatwiej, że tak powiem, mogli wejść w ten stan wyciszenia. No i była też interakcja z ludźmi, pierwsze sami, później z ludźmi i to było na takim głębszym poziomie, bo dostawało się pytania takie głębsze od człowieka, którego się nie znało i jemu się odpowiadało, nie? Tylko że u mnie to wyglądało mniej z obrazu, więcej z czucia, z jasnowiedzenia wtedy, ja to tak rozpoznałem, no i ludzie to bardzo mocno czuli, więc gdzieś ta informacja z głębszego poziomu do nich trafiała z takiego no naprawdę mocnego, intuicyjnego, właściwego kierunku, no nie? Więc inni widzieli jak najbardziej, bo też rozmawiałem na ten temat, więc ale otwieraliśmy tą jedną i tą samą właśnie modlitwą odnośnie tego otwarcia do tych kronik i naprawdę ja wiem, że teraz jest wiele różnych nauczycieli, wiele różnych kierunków, możliwe, że modlitwy są modyfikowane, nie zagłębiłem się aż tak mocno w ten temat, ja tylko tutaj mówię, uczulam każdego na rozwoju swoim wewnętrznym duchowym, jak chce być w Akasze, trzeba naprawdę pilnować się, mieć radary swoje włączone, intuicji, czucia, uważności i takiej zachowawczości, żeby zrobić to dla swojego najwyższego dobra i z czystą intencją dostać informacje. I teraz kolejne pytanie, którego nie mam na liście, ale muszę ci je tutaj zadać. Czy istnieje ryzyko, przepraszam, że w grupowej medytacji, podczas grupowego dostępu do tych kronik Akaszy, czy ktoś może ci zakłócić ten dostęp albo w jakiś sposób zniekształcić? Zanim odpowiedziałeś, czy istnieje dostęp, już dostałem odpowiedź, że zawsze jest takie ryzyko, z tego względu, że to są minusy zbiorowej medytacji. Trzeba naprawdę wiedzieć, kogo się ma obok, jakim jest stanie wibracyjnym, czy nie przyniósł jakiegoś pasażera na gapę, ja to mówiłem, to może być coś delikatnego i on wtedy po prostu jest takim wytykiem, który może być tak jakby kanałem tej dodatkowej informacji. Dlatego to, co my tu z doktorem Agnieszką nawet na warsztatach robimy czasem albo na wykładach, robimy krótką medytację, jest grupa osób na tym i ja zawsze mówię jedną rzecz, bo to jest to medytowanie. Każdy gra do własnej bramki, każdy jest tu na własną rękę, jesteście w grupie, ale to jest medytacja indywidualna,
z osobami na tym, więc to jest ta moja metodyka, żeby do kogoś się coś nie przyczepiło, a gramy terapeutycznie też. Tu doktor Agnieszka jest specjalistką bardziej w czystości i prawdzie i powiem, że no wtedy jest spokój, każdy ma swój wewnętrzny i tak mówię, każdy gra na własną rękę medytacyjną. Znaczy my zabezpieczamy pole, natomiast jeszcze to, co ty powiedziałeś, to od razu mi się skojarzyło, że prawdopodobnie nie raz całe grupy są manipulowane, bo mogą być przedmiotem eksperymentu. Tak. I tak przy pewnych innych sytuacjach tak się zdarzało, akurat nie przy kronikach, ale to też jak najbardziej. Tak, i też mi przyszło, że to szczególnie jak wychodzą jakieś takie ekscytujące informacje, na przykład kosmiczne, ktoś się uchwyci myślokształtu, on zostanie zasiany, jest mocniejsza ekspresja, och, jaki mieliśmy wspaniały wgląd i super, to jest ważne dla świata, te sprawy. Wiemy, że to się na innych poziomach tego, powiedzmy też channelingu, tak, bo to też jest jakiś ten jeden z rodzajów channelingu, odbywa, mechanizm jest bardzo podobny i również może być zmanipulowany po drodze ojta. Trzeba mieć, mówię, radary włączone, ale te radary trzeba się ich nauczyć, że się ich ma, wykształcić, wytrenować i naprawdę szanować je i być ich cały czas uważny. Z mojego doświadczenia wiem, ja jeździłem kilkakrotnie na Vipassanę, to jest też takie bardzo głębokie medytowanie i to jest 11 dni, gdzie nie odzywasz się do nikogo i po prostu medytujesz po tam 10-11 godzin dziennie, nie? I wiem, że no tamto przygotowanie do tej właściwej medytacji to trwa jakoś 3 dni, z tego co pamiętam, i dopiero na trzeci dzień przechodzimy do tej medytacji właściwej, ale mówię o tym, że wiem, że bardzo często też inne osoby były w stanie zakłócać po prostu tą medytację, szczególnie jeżeli medytujemy zbiorowo, no to fajne rzeczy były, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, tutaj trzeba uważać bardzo, dlatego że możemy no, widzieć pewne nieswoje rzeczy, nie? Ale, no ale to takie jest moje doświadczenie. Agnieszko, proszę cię bardzo, chciałaś coś powiedzieć. To się trochę wybiłam, ale tak mi się, wiesz, jeszcze kojarzy od razu, jak o tym rozmawiacie, że jeżeli z boku, właśnie dobrze jest, żeby ktoś to z boku jeszcze kontrolował, jak ktoś ćwiczy, bo w tym momencie zdarzają się takie przypadki, że ktoś, komuś się właśnie wydaje, że on wchodzi w pewne pole, a obok niego stoi właśnie jakaś postać, istota, która właśnie przekazuje mu te wiadomości i ta osoba słyszy tą istotę. A ona po prostu chce tak samo zaistnieć z tego drugiego planu i chce być przydatna. I to nie są wtedy te odczyty, tylko zupełnie tak. Coś innego. Ona nawet nie wychodzi poza ziemię, tylko jest na tu i teraz na ziemi i dostaje tą informację od tej istoty po prostu. Czyli przyczepia się taka astralna papuga, tak, która chce coś powiedzieć, tak? Rozumiem, no dobrze. Proszę bardzo, Mariuszu. Tak, tak. I tutaj nie, oczywiście. I tutaj też w nawiązaniu myśmy też, powiedzmy, coraz głębiej, jak praktykowali, robiliśmy prostsze ćwiczenka, coraz większe i coraz mocniejsze, coraz głębsze przez te 5 dni. To też jest tak, że pierwsze 3 to była taka podstawa, pierwsze 2 to była głębsza praca terapeutyczna, więc już byliśmy, powiedzmy, bardziej wyćwiczeni, można to było precyzyjniej zrobić. Choć też no, jest takie naukowo udowodnione, że jak coś praktykujemy, to trzeba to praktykować około 45 dni, żeby odpowiednie połączenia neuronów w naszym mózgu się wytworzyły lepiej, żeby ta struktura DNA zapracowała, żebyśmy bardziej rozwinęli tą praktykę, ona była tak jakby pełniejsza. Wiadomo, 5 dni to jest mało i w odniesieniu do twojej Vipassany chciałem jeszcze się powiedzieć, bo my teraz tak mamy, bo patrząc z perspektywy innych warsztatów, które uczestniczyliśmy jako uczestnicy nawet, albo ja sam nawet uczestniczyłem i coś zauważyłem, no z nami jest ten problem, że my od razu, jak czystość i prawda, ja bym poszedł do prowadzącego, powiedział, ta osoba, bo ja czuję, tutaj doktor Agnieszka to akurat widzi, jest to zablokowane, my przyszliśmy tu we właściwy sposób praktykować, nie jest zabezpieczona przestrzeń, staracie się, ja wiem, ale to nie na tym to polegam, bo oni chcą dobrze, ja nie twierdzę, że źle, no nie, tylko przychodzą, tak jak mówisz, pasażerowie, tacy, co chcą, a szczerze, mieliśmy przecież, nawet nie my, tylko kolega terapeuta, dostał takiego pacjenta, w którym siedział sobie taki duszek, a on się chciał uwolnić, ta dusza, od tego pasażera na gapę poszedł do terapeuty, no i niestety przeszło na naszego kolegę. No. I rozumiem, tak, no. Ale wiesz, bo na warsztaty już żadne nie wpuszczą. To nie tak, że my tak jakieś dziadostwo gdzieś robimy, nie, bo to nie tak. Tu w tym przypadku, dobrze, wiecie co? Bezpieczna przestrzeń, o, to trzeba przyznać na tych warsztatach, to było w miarę, byli różni ludzie, nawet przyjeżdżali Polacy z Europy,
ale było naprawdę bardzo w porządku i dużo się działo, dużo wglądów, ludzie dużo też ciekawych informacji o sobie samych z głębszego poziomu dostali, wyszli naprawdę zadowoleni. Część, powiedzmy, miała jakieś traumatyczne doświadczenia, które przerabiała, było super też, chociaż było jedno takie mocne, że wszyscy ryczeli na sali, jak pani opowiedziała, jak weszła inkarnacyjna rzecz, po prostu tak, doktor Agnieszka pracuje tutaj z regresingiem, jak tam gdzieś mam przyjemność czasem uczestniczyć, sam sobie też ten tutaj jakoś staram się ten, ale o co chodzi? Pani opowiadała właśnie traumatyczne przeżycie, dlaczego ma zaćmę, dowiedziała się tego właśnie wchodząc w kolniki Akaszy, czyli cofnęła się w przeszłość, osoba, która jej to szczytywała, doszły do tego momentu i to było bardzo mocne. Dobrze, ja myślę, że odpowiedziałeś już na następne pytanie, dlatego że następne pytanie to było, czy ktoś może w naszym imieniu uzyskać dostęp do tych archiwów Akaszy, ale to chyba powiedziałeś, że tak, nie? Nie, już powiem tak, w naszym imieniu może tak, tylko że to jak jest praca terapeutyczna w tym sensie, no nie, to jak najbardziej, kiedy no, wyrażamy zgodę, no bo przychodzimy z intencją na przykład jakiegoś uzdrowienia właśnie i tutaj pani, ona nie przyszła z intencją uzdrowienia, tylko rozpoznania powiedzmy bardziej, a jednocześnie trochę się to uzdrowiło, więc do tego powinny być, uważam, używane tego typu narzędzia i żeby rozpoznawać i oczyszczać po prostu przestrzenie, które mogą nam pomóc po prostu wzrastać i oczyszczać przestrzeń. Ale to jest jeden z mechanizmów, jeden z narzędzi też to oczywiście. To znaczy, wiesz, dla mnie, a dobra, ja się nie udzielam na razie. A to za chwilę będzie następne pytanie. Bardzo dobra, dobrze. Wiecie co, ja z doświadczenia wam powiem, tutaj Mariuszu, uderzyłeś w sedno i to jest bardzo ważne i ja jeszcze raz to powtórzę. Pamiętajcie, że ważne jest, ja to do widzów tutaj mówię, pamiętajcie, że ważne jest, ktoś rozpoznaje, ktoś ma dostęp i ktoś uzdrawia, bo ja spotkałem się z takimi osobami, które potrafią sczytywać, ale nie potrafią tego leczyć ani uzdrowić. To jest na zasadzie takiej, że ja jako doktor, lekarz, postawię ci diagnozę, ale już nie wiem, jakie lekarstwo ci przepisać. No to coś jest nie tak. To tutaj mi się od razu lampka zapala. Proszę cię bardzo, Agnieszko. No właśnie, ja też nie ukrywam, że jak, no mnie to tak trochę irytuje, bo przychodzi do mnie ktoś na sesję i ma po prostu skrajnie namieszane, dlatego ja z góry mówię, ja nie chcę nic wiedzieć, tak? Ale w momencie, kiedy ta osoba ma jakieś fobie z tego powodu właśnie, że ona to usłyszała, to ja muszę zacząć od tego, żeby sprawdzić, czy to w ogóle była prawda, tak? No i też, no nie ukrywam, mówię, no dobrze, no to skoro pani to ktoś powiedział, to teraz się pani męczyła ileś tam tygodni z tą informacją, która na przykład no często była niewiarygodna, albo może faktycznie była, ale wystarczyło 5 minut, żeby to przepracować. Tak, dokładnie tak jak mówisz, Agnieszko, bo ja mówię, mnie to uderzyło, to było moje przebudzenie właśnie też w czasach COVID-a. Od 2020 obserwowałem to i to z pierwszego rzędu i tak się zastanawiałem, oczy mi się coraz szerzej otwierały i tak pomyślałem sobie, wiecie co, no nie, chrzanie, coś takiego, muszę to tak powiedzieć, to jest coś grubo nie tak, no ale dobrze, to są moje doświadczenia. Słuchajcie, możemy przejść do kolejnego tematu, czy jeszcze chcesz, Mariuszu, powiedzieć? Proszę bardzo. Czujemy się dobrze. Ostatnią rzecz. Każdy widz, niech, jeżeli będzie chciał do kogokolwiek iść, ale to mówię, to nie muszą być kroniki Akaszy, to może być regressing czy coś, niech poczuje całym sobą, bo wie z poziomu duszy, że potrzebuje takiego typu narzędzia, żeby mieć głębsze rozpoznanie siebie, swojej drogi duchowej czy coś. Niech naprawdę weźmie dwa oddechy, siądzie w tym spokojnym stanie, zada pytanie i pierwsza odpowiedź po prostu, bez małpiego rozumu, czy to jest dla mnie, czy to będzie dobre, czy to będzie wartościowe, w sensie takim, czy to mi pomoże, czy to nie będzie tylko informacją, tylko czy to też będzie terapią, czy to będzie uzdrawiające dla mnie. Trzeba, to jest sedno. To może być w cudzysłowie, albo w pokoju, w łóżku, albo tak mówię, na dwójeczce WC, bo po prostu czasem to każdy ma swoją metodę, więc mówię, wiem, że ludzie czasem mają przebłyski w różnych momentach, mówię nawet pod prysznicem, więc w spokojnym stanie niech każdy się tej intuicji uczy i sam to poczuje, bo reklam jest teraz. Dokładnie tak jak mówisz, to jest, można dać komuś laptopa, ktoś użyje to do tacki, jako tackę, żeby kawę sobie przynosić na stół, a ktoś, kto po prostu wie, jak tego użyć, to będzie po prostu używał tego i stworzy naprawdę przepiękne rzeczy. Agnieszko, ty chciałaś jeszcze coś powiedzieć, czy... Pytanie, bo tak. Nie wiem, czy to nie będzie jedna z odpowiedzi. Tak. Bo ja to do powiedzenia, ale jeszcze poczekam. No dobrze.
Słuchajcie, bo ja tak zastanawiałem się, moglibyśmy porozmawiać na temat Heleny Blavatskiej, wiadomo, to ona tam zapoczątkowała tą naukę teozoficzną. Ja nie wiem, czy warto jest, czy nie, bo to w sumie ty wspomniałeś, Mariuszu, o tym, o niej i że ona miała tam wkład i tak naprawdę to ten Hermes Trismegistus, jeszcze on też tam mówił o tych archiwach Akaszy, ale to było dawno, dawno temu, tylko że on to mówił niedokładnie tymi słowami, ale to, tam chodziło dokładnie o to, żeby uzyskać dostęp do swojego, do tej swojej bazy danych, ja to tak nazwę teraz naszym współczesnym językiem, nie? Także myślę, że chyba Helenę Blavatską sobie tam pominiemy. Przejdźmy może do kolejnego ważnego pytania. Jaka jest różnica między tymi archiwami Akaszy a liniami czasowymi? Ja już tutaj skomentuję i przekażę wam głos, dlatego że te archiwa Akaszy, tak jak powiedziałeś tutaj, Mariuszu, to jest tak jakby taka baza danych, wszystko tego, co było, jest i będzie, pomimo tego, że trudno nam jest sobie to wyobrazić, ale linie czasowe, czasami ja spotkałem się z tym, że czasami konieczne było, żeby poprzez regressing, tutaj będziemy też rozmawiali na ten temat, żeby cofnąć się po tej danej linii czasowej, która dotyczyła jakiegoś szczególnego wydarzenia, które zostało wygrzebane z archiwów Akaszy. I teraz moim zdaniem jest to ważne ze względu na to, że w archiwach Akaszy fakt są te informacje upakowane, ale być może one są trudne do, może nie odgadnięcia, ale do odczytania, dlatego że one są mocno zagrzebane, nie? I teraz te linie czasowe mogą nam pomóc dotrzeć po nitce do kłębka. Ja to tak rozumiem. Proszę was bardzo o wypowiedź. Pytanie jest, jaka jest różnica między tymi archiwami Akaszy a liniami czasowymi? Może nie różnica, jaka jest zależność? Tak będzie to pytanie chyba lepiej brzmiało. Tak, ja się śmieję, że różnica to jest rzadka, a jak powiedziałeś, zależność, no bo to jest tak, bo tutaj jest takie, znaczy nie spodziewać, że jakieś tam mylenie pojęć, ale wiele osób teraz to tak rozumie, że jak kroniki Akaszy, to że ktoś wejdzie i powie im ich poprzednie wcielenia. No, no to też się do tego stosuje. Ale wiesz, tutaj, a kroniki Akaszy, no to ja bym powiedziała, że tak, dobra, no to jest ta baza wiedzy, tak? Ja na przykład, żeby wejść do tej bazy wiedzy, tylko ja nie chcę nazywać tego kroniki Akaszy, tylko po prostu no, wchodzę na tą przestrzeń informacyjną, bo to się ostatnio modne zrobiło i wszyscy tutaj, prawda, ale ja nie chcę mówić kroniki Akaszy, bo nie korzystam z tych istot, które proszę o pozwolenie wejścia, no tak to nazwijmy, tak? Mam inne sposoby. Natomiast tak jak mówisz, linie czasowe. To jest tak, że ja zawsze porównuję to do takiego korytarza, czy powiedzmy, że ta kronika Akaszy to jest ten korytarz i teraz jeżeli chodzi o naszą przyszłość, to mamy tam różne drzwi. I teraz pytanie właśnie w zależności od tych naszych życiowych wyborów, czy my te drzwi troszeczkę uchylimy, czyli powiedzmy jest to wejście na daną linię czasową, czy po prostu tylko zaglądniemy, czyli zaczniemy jakiś pewien proces, czy po prostu wejdziemy głębiej do tego pokoju i już tam się osadzimy w tej linii czasowej. Także ja bym to tak ujęła. No proszę tak, bardzo, dla mnie w skrócie przeszłość, czyli regressing, regresja, regres, cofnięcie się, rozpoznanie jakiegoś danego elementu, który właśnie ma duży wpływ. I tu bym to, Sławku, dopowiedział do twoich słów, że jeszcze interpretacja tego zdarzenia właściwa z tego czystego poziomu jest bardzo ważna, żeby właśnie tą wybrać tą linię czasową, która jest powiedzmy z tym największą sumą potencjałów tego wszystkiego, co się tu zadziewa z globalnego poziomu całego, a jednocześnie z naszego indywidualnego duszy. No i tu tak też symbolicznie, jak doktor Agnieszka powiedziała, właśnie ta suma potencjału, bo no, Agnieszka nie powiedziała tego, ale no, ja tu do niej jak się umawiam na sesję, no to dla mnie było ważne, żeby popracować z potencjałami duszy właśnie z poprzednich wcieleń, które mają wpływ na tu i teraz, czyli otwieraliśmy Akaszę, w cudzysłowie, nie nazywaliśmy tego tak. Ja w ogóle, ja tu już wtedy, jak byłem u doktora Agnieszki na sesji tej takiej pierwszej, wglądowej, nie nazywałem to kompletnie kroniki Akaszy, już od 3 lat już, że tak powiem, byłem po tym warsztacie. Pracowaliśmy w polu świadomości z głębszego planu. Ja nie miałem do tego wglądu, dostęp do doktora Agnieszka miała z regresingu, można to tak nazwać technicznie również.
Dużo się, znaczy wszystko się pokryło, tylko dużo się było korelacji właśnie, jeżeli chodzi o te linie czasowe, bo ja tu chcę wytłumaczyć na swoim przykładzie o te linie czasowe, że to, w którym miejscu teraz jestem, ja mogłem być leśnikiem, dostałem budowlańce powiedzmy między innymi, ale i tak jestem podróżnikiem w głąb siebie, z głębszego planu, psychologiem, szamanem i tak dalej, można to tak nazwać, nie chodzi o certyfikaty, broń Boże, tylko z moich predyspozycji duszy, a na to się papieru nie dostanie, tego się, na to nie ma tak, no, papieru, że certyfikatu albo świadectwa, a jednocześnie ta linia czasowa się zadziewa tak, jak ja ją obrałem i korytarz dalej jest i nowe drzwi są, więc ja te potencjały, z którymi pracuję na podstawie regresji, powiedzmy, mogło to być nazwane kroniki Akaszy, wybrałem taką, a nie inną linię czasową, teraz mając tego świadomość, wybieram kolejne linie czasowe z mojej perspektywy, dla mnie, dla najwyższego dobra mnie, nie wiem, moich bliskich z otoczenia i tego, czym się chcę, nie wiem, dzielić, na przykład dlatego tutaj jestem, zadaję intencje i jak to się mówi, oglądałem kosmiczne ujawnienie, chciałem z tobą porozmawiać i nie o to jesteśmy, tak, więc to też nastąpił szereg wydarzeń, które po nicce do kłębka to spowodowały, więc to Aga też mi mogła gdzieś tam sprawdzić wtedy, nie w regresji, już wtedy do przodu, no nie, i tą linię czasową pokazać, tak, no tak będzie, ale trzeba poczekać, pracować. Ja tylko to jedną rzecz powiem, bo ja odpowiedziałam na pytanie dotyczące przyszłości i linii czasowej i przyszłości. Tak. Natomiast nie mówiłam tym do regresingu, no bo jeżeli mamy regresing, czyli się cofamy. Będzie kolejne pytanie. A, dobra. Aha, okej. Okay. Okej, okay, no bo już mam nawiązać. Znaczy, ja to nawiązałem do tego, co się powiedzieć. Wydarzyło w przeszłości. Są linie czasowe, które pokazują na przyszłość, no nie? Są tylko tego korytarza. Na ten temat odpowiedź. No, tak, więc dlatego... To będzie kolejne pytanie i na ten temat będziemy rozmawiali. Z mojego czucia to było tak, żeby ci słabko odpowiedzieć właśnie na te linie czasowe, no przyszłościowe, no to dla mnie to jest bardzo, są zakorzenione w przeszłości, które niosą sumę potencjałów, no, gdzie my dlatego, że są. Wybieramy. Przepraszam, dlatego, że są, nie? Czyli zależność pomiędzy tymi liniami czasowymi a archiwami Akaszy jest taka, że po prostu jest to wszystko powiązane, tylko po prostu jedna droga, tak jak ty, Agnieszko, powiedziałaś, prowadzi do danego wydarzenia, może nawet nie do danego wydarzenia, do szeregu wydarzeń. Jest to tak, jak można by powiedzieć, połączone, wszystkie te wydarzenia są połączone ze sobą. Po tej linii czasowej będziemy w stanie do nich dotrzeć w jakiś sposób. Proszę bardzo, Agnieszko, bo chyba chcesz coś powiedzieć. Proszę bardzo. Ja się czuję, że tak. W sensie takim, że to jest powiedziałeś, że seria zdarzeń, tak, że jak już wybierzemy tą jedną drogę, no to wiadomo, że potem mamy tak w tej mapie myśli gdzieś tam siłą rzeczy jakieś te drogi poboczne. Ale to jest też takie bardzo względne, bo to tak jak zawsze porównuję, że tak jak po co się właśnie robi te wglądy. Po to, że nawet jak coś złego wyjdzie, tak, to jak już mówię, żebyśmy się z tym tirem nie zderzyli, tylko żeby najwyżej trącił nam lusterko, tak? Że możemy pewne rzeczy gdzieś tam sobie no, na tej zasadzie. Zniwelować, zneutralizować albo wręcz całkowicie uniknąć ich, tak? Ja miałem też takie rzeczy. W moim życiu miałem też takie rzeczy, że po prostu no, później z perspektywy czasu, jak oglądnąłem się za siebie, spojrzałem wstecz, uniknąłem naprawdę bardzo dużych tarapatów i tak zastanawiałem się, no ktoś to chyba... To tu doktor Agnieszka powiedziała właśnie. Tak mi zeszło. Okay. Naprawdę, miałem. Lusterko tylko. O, to każdy z nas, serio. No każdy z nas miał chyba takie sytuacje. Ale dobrze, przejdźmy może do kolejnego pytania. I to w sumie nie jest też pytanie, no może będzie pytanie. Takie same pytanie, jaka jest zależność, ale tym razem między regresingiem, a właśnie archiwami Akaszy. Kto chce się wypowiedzieć z was pierwszy? Proszę bardzo, Agnieszko. Ja powiem tak, bo zacznę od tego, że w ogóle jestem terapeutą w regresingu, że w 99 roku właśnie zaczęłam tą szkołę regresingu, no i tam trochę posiedziałam, no i od tego czasu praktykuję właśnie regresing. Dodam, że żeby tutaj już nie było, niehipnotyczny tak zwany, czyli to jest ta szkoła Leszka Żądło. To tak dla tych osób, co wiedzą, znają się. I różnica jest taka, że ja, tak jak już powiedziałam, nie muszę łączyć się z nikim, kto mnie wprowadza tak jakby, tylko łączy się zupełnie jakby z innej przestrzeni, że ja nie potrzebuję pośredników.
bo po prostu tak jakby, no nazwijmy to, jestem tym medium, wchodzę i no widzę, współpracuję, tudzież osoba, z którą współpracuję, bo to też zależy od metody, bo ja już też mówię, nie pracuję klasyczną metodą, bo to jest też ważne tutaj, tylko tą tak zwaną CRTS, bo tak nazwałam tą moją metodę taką przetransformowaną, czyli Karmic Release Transformation System, czyli jeżeli już wchodzimy, to od razu robimy analizę, terapię, no to już tak mówiąc skrótowo. I to się przede wszystkim tym różni, że no, mam dostęp do tej wiedzy, ale nie mam pośredników, którzy mogliby mnie przekierować nie tam, gdzie trzeba, to już powiem tak w skrócie, albo wprowadzić w błąd, już mówię tak ogólnie. Rozumiem. Mariuszu, chciałbyś się wypowiedzieć na ten temat? Jaka jest różnica między regresingiem, nie, przepraszam, jaka jest zależność między regresingiem a archiwami Akaszy? Dla mnie to jest to samo, bo odczytywanie jest to samo, tylko jest to po prostu nazewnictwo. Komuś bardziej to jest chwytliwe w jednym czasie regresing, w jednym czasie kroniki Akaszy. Naprawdę trzeba zwracać uwagę z głębszego poziomu na to, że, co to jest za mechanizm i jaki on powoduje właśnie to, cośmy mówili, zależności i czy to nie jest przypadkiem to samo. I nazywanie tego robi jedno i wtedy powiedzmy ta metoda może być troszeczkę inna, zauważyć tą zależność, praktykować i zobaczyć właśnie tymi radarami, czy to jest to samo, czy jest jakaś blokada, czy jest jakaś manipulacja i zobaczyć z głębszego poziomu, żeby sczytywać czysto właściwie dla osób, z którymi się to robi, bo ktoś ma ten potencjał bardziej rozwinięty i chce się z nim dzielić, to naprawdę to są też lata praktyki, ale to dla mnie to też jest powiązane z pracą z podświadomością, trzeba znać świadomość człowieka, podświadomość, żeby głębiej te procesy, mechanizmy znać. To jest holistyczne podejście też. To nie można tylko nazwać, że ktoś już jest terapeutą regresingu, a tylko się regresingiem zajmuje, to jest, to znaczy, dla mnie to jest zbyt mało spłaszczone, więc zobaczcie. Sytuacja jest złożona tam, tak? Wiesz co, proszę bardzo, Agnieszka. To jest ważna rzecz bardzo i ja też tam zarzuciłam wtedy osobie, ale to już zostało wytłumaczone, u której się uczyłam, że po takim klasycznym regresingu, gdzie ktoś tam właśnie przeoddycha i w ogóle, to on zostaje w jakimś takim ciężkim stanie depresyjnym albo w czymś, więc ja śmieję się, że to, że jestem właśnie suicydologiem i psychologiem, znaczy no, mogę powiedzieć tutaj w tej psychologii społecznej i tak dalej, no to to jakby powoduje zostawienie tej osoby w tym właściwym stanie psychicznym. I tak jak powiedziałeś, to jest jeszcze dodatkowy aspekt, bo ktoś coś zobaczy albo ja mu powiem i dla niego może to być bardzo mocne, że to było tam kiedyś i jak to się ma do tu i teraz i jak on ma z tym żyć, tak? Więc on musi zrozumieć, że to było i że ten aspekt ma jakiś tam pośredni wpływ. No bo to jest też sposób przekazania tego, bo już widziałam naprawdę osoby w ciężkich stanach po jakichś tam, czy właśnie kronikach Akaszy, więc się ze mnie śmieją, że ja nie lubię tego terminu i ja go w ogóle nawet nie chcę nawiązywać, bo to się tak głośno zrobiło nagle, te wszystkie właśnie kroniki Akaszy, no. No czy ja robię kroniki Akaszy? No mogę powiedzieć, że w pewnym sensie tak. No bo i jasnowidzenie, ocierasz się o nie. Regresing, no bo to jest dostęp do tej samej bazy, tylko innymi drzwiami. Oczywiście. Oczywiście. Wiecie co, chodźcie, może zakończmy ten odcinek, bo tutaj będzie naprawdę, chyba fajnie to spuentowaliście teraz, właśnie jeśli chodzi, bo to jest dokładnie, wiecie co, główną wiadomością tego przekazu to jest to, co ty tutaj, Mariuszu, i ty, Agnieszko, później oczywiście też powtórzyłaś, nie, że pamiętajcie, dostęp do archiwów Akaszy to nie jest taka zwykła ciekawość czy jakieś tam wścibstwo, tylko dostajemy się, sięgamy do tych archiwów w jakimś bardzo szczególnym celu. Zazwyczaj te cele mają za zadanie uzdrowienie nas z jakichś tam traum. I dlatego jeżeli macie osoby, które ja oczywiście zwracam się tutaj do widzów, jeżeli macie do czynienia z osobami, które odczytują, a nie leczą, zastanówcie się. Zastanówcie się, czy to jest dobra metoda i czy to jest odpowiednia osoba. Proszę cię bardzo, Mariuszu. Tak jest, komentując jedno zdanie totalnie. Dla mnie też ktoś, kto czyta kroniki Akaszy, powiedzmy ten terapeuta, to doktora Agnieszka nawiązała, to powinien
ani nie zostawić człowieka w poziomie ekscytacji, że to się jakieś niestworzone, ciekawe rzeczy dowiedziało, nawet kosmiczne, dokładnie, ani z poziomu tego negatywnych emocji. To ma być na poziomie harmonii, balansu, żeby właśnie nie rozwinąć za bardzo tych ekscytujących rzeczy, tylko żeby pokazać, tak, fajnie było, jest ok, tu masz tą informację, wyciągnij z tego potencjał, naukę i wiedzę, nie ekscytuj się, bo to nic nie jest do szczęścia potrzebne, bo zostanie ci ekscytacja do końca życia, nic z tego nie wyciągniesz. To jest terapia, a z drugiej strony tu właśnie tutaj doktora jeszcze powiedziała, żeby nie zostawić w tym negatywnym stanie, bo on będzie uderzał i będzie to połączenie, bo otwarł się kanał, czy to w regresingu, czy to w kronikach Akaszy, otwarł się kanał z tamtą informacją z poprzedniego wcielenia, powiedzmy, wyszła trauma i ona wyszła na zewnątrz. No trzeba się z nią zmierzyć narzędziami odpowiednimi. Trzeba tą terapię, można łączyć, to jakby, znaczy nie jakby, oczywiście trzeba nawet łączyć metody, które takie rzeczy uzdrawiają. I to jest to holistyczne podejście, to trzeba po prostu powiedzieć na głos. Dokładnie, ja się tutaj całkowicie z tobą, z wami się zgodzę, dlatego że naprawdę, ja dlatego cieszę się, że rozmawiamy na ten temat, dlatego że ty, Agnieszko, masz wykształcenie w tym kierunku, psychologa, socjologa, i z tego też powodu po prostu to nie jest tam jakieś czcze gadanie, że komuś się coś tam wydaje, a komuś się coś tam przyśniło, tylko po prostu są to pewne rzeczy, które można poprzeć badaniami naukowymi, nie? To jest oczywista oczywistość, o czym ty, Mariuszu, teraz powiedziałeś. No nie zostawia się człowieka po prostu w błocie gdzieś, albo który jest wyniesiony na wyżyny, no bo może spaść i wtedy może się okazać, że sobie bubu zrobi, tak? Tylko po prostu informacja jest neutralna. Jak z tego skorzystamy, to jest inna sprawa. Dobrze, Agnieszko, proszę cię bardzo, wypowiedz się jeszcze i będziemy zakończali nasz odcinek. Mi się skojarzyło, tak mówię, w przedszkolu, nie? To mi się jeszcze skojarzyło do takiego bieżącego szczytywania pola, tak? No bo tutaj w tej kronie, bo mamy tak, regressing, no to jest konkret, to jest wchodzenie w poprzednie wcielenia, po prostu. Ale okej, zanim się jeszcze do tego regressingu dojdzie, to często jest reverting, czyli też cofanie się tu i teraz w tym wcieleniu często, tak? Więc to jest tu. Natomiast zobacz, te kroniki Akaszy, no czyli ta cała baza danych, no to jest też to bezpośrednie szczytywanie pola, czyli to, co też robimy na sesjach normalnie, tylko nazywamy to inaczej, bo to jest taki wielki worek, co naprawdę kronika Akaszy. No po prostu baza danych, do której wchodzimy, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, czytywanie pola, analiza, gdzie są cząstki duszy, tak można powiedzieć, i wszystko, co się dało, nie? To tak jak się mówi, wiesz, psychotronika, tak? Więc od Ajnasza do Kajfasza, jakby to niektórzy powiedzieli. No i dobra, i masz to teraz czytywanie pola na to i teraz powiedzmy, że też kolejny temat, bo ktoś się dowie, no bo ma takie czy takie tendencje, tak? No i ktoś się przejmie, wcale takich nie ma, czyli tutaj żeby wypadało, żeby jeżeli ktoś już zajmuje się tym tematem kronika Akaszy, no to niech za przeproszeniem liźnie tej terapii czy psychologii. No sorry, to ja już tak powiem w skrócie. I to będzie chyba tematem naszego kolejnego odcinka. Będziemy mogli nagrać i wtedy podzielicie się swoimi doświadczeniami i być może podpowiecie ludziom coś, żeby nie popełniali błędów właśnie takich, które mogą doprowadzić ich do wykolejenia życiowego lub nawet do znacznie gorszych rzeczy, bo z takimi też się spotykałem. Ludzie popełniali czasami samobójstwa ze względu na to, że ktoś im coś nagadał, a później się okazało to całkowitą nieprawdą. Podejście do tego człowieka było całkowicie niesłuszne, no i niestety kończyło się tak, jak się kończyło, prawda? Dobrze, chodźcie, zakończymy ten odcinek, bo rozmawiamy już, ja już go kończyłem 8 minut temu, no i z tego, co widzę, przestrzeliliśmy trochę. Dobrze, dziękuję wam bardzo za wasze wypowiedzi. Bardzo cenna wiedza, naprawdę, i ja mam nadzieję, że nasi widzowie też skorzystają z tego. Pamiętajcie, bardzo wiele rzeczy jest w waszych własnych rękach. A jeżeli nie jest to możliwe z jakichkolwiek powodów, zawsze są ludzie, do których możecie się zwrócić o pomoc. Ja akurat doświadczyłem tego wielokrotnie, że tacy ludzie w jakiś magiczny sposób zjawiali się na mojej drodze życiowej i mi pomagali. Tak samo jak i ja pomagałem innym. Także dziękuję wam jeszcze raz i do następnego odcinka. Do tego pozdrawiamy.